Pani marszałek, Wysoka Izbo. Cóż, Kolumbia, Peru, Unia Europejska, można idealnie się dogadać, można współżyć, można funkcjonować, a w naszym kraju? No i właśnie. Kowal zagwinił, a cygana powiesili. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich rozpatrzyła wniosek komendanta Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2013 roku, przedłożonego za pośrednictwem prokuratora generalnego o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Witolda Waszczykowskiego. W tym posiedzeniu udział wziął również Marek Kubicki, naczelnik 7 Oddziału Terenowego Straży Miejskiej w Warszawie. I można by było powiedzieć, że komisja nie przychyliła się do wniosku, ale należy dwoma zdaniami skomentować to, co się wydarzyło. Czasami, szanowni państwo, wystarczy włożyć za szybę przepustkę sejmową, by być postrzeganym jako zło konieczne. Postrzeganie parlamentarzysty przez pryzmat subiektywnej oceny sąsiada, sąsiada, który nie lubi posła, strażnika miejskiego, czy policjanta, czy innej osoby, która ma jakieś zastrzeżenia. I rozpoczyna się zabawa w tak zwane pokazywanie, kto jest ważniejszy. Kto tu i teraz jest władzą, kolokwialnie mówiąc, kto tu i teraz rządzi. Należałoby się zastanowić, czy tej sprawy nie należy w trybie pilnym uregulować, bo przecież powiedzmy sobie prawdę, za wykroczenia powinni odpowiadać wszyscy. Posłowie, senatorowie, sędziowie, prokuratorzy. Bo jesteśmy chronieni tym samym immunitetem. Jeżeli taka ma być dalsza sprawa, no to powinniśmy do tej ustawy wrócić o immunitecie. Ale nie wolno nam, bo tak jak w tradycji Sejmu Rzeczypospolitej jest, że za każdym razem każdy Sejm każdej kadencji pomniejsza swoje kompetencje, a powiem wprost, nie boję się tego powiedzieć, a nawet oddaję przywilej. Bo przywilejem jest immunitet i nie trzeba o tym mówić, że to nieprawda, bo społeczeństwo nie pozwoli sobie na tak zwaną próżność tekstową. Pod rozwagę trzeba brać wszystkie sytuacje. Ale nie może być takiej sytuacji, jak w sytuacji posła Waszczykowskiego, kiedy zaparkowany na chodniku samochód przyjeżdża, bo zadzwonił sąsiad, bo nie mógł przyjść, przyjeżdża Straż Miejska i przepraszam, widząc wywierzch, wiedząc dokładnie, bo Straż Miejska wie dokładnie, kto tu mieszka, nie raczył funkcjonariusz zadzwonić, poprosić na rozmowę, żeby odstawić samochód, tylko od razu wniosek. Wniosek o uchylenie immunitetu. Szczerzmy się przed takimi stróżami prawa. Pani marszałek, zgodnie z artykułem 7 punkt C ustawy, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Komisja Spraw Poselskich, Regulaminowa i Spraw Poselskich przedkłada Wysokiemu Sejmowi propozycję odrzucenia wniosku komendanta Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenia posła Witolda Błaszczykowskiego. I dla państwa posłów tylko informacja. 10 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 5. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle.